Cześć! Kiedy do rodziny dołącza czworonóg, jedną z pierwszych i najważniejszych rzeczy do kupienia, oprócz miski i legowiska, jest oczywiście obroża. Już na samym początku dobrze byłoby wybrać taką, w której pies nie tylko dostojnie wygląda, ale też i świetnie się czuje. Obie te cechy są bardzo ważne. Ale to nie wszystko. Z tego odcinka dowiecie się o dostępnych rodzajach obroży. Powiem Wam, jakie mają mocne i słabe strony. Prześledzimy też kolejne etapy, które trzeba przejść, kupując ten ważny psi atrybut. Zanim zaczniemy, zachęcam do zasubskrybowania kanału. A jeśli ten filmik Wam się spodoba, to pozostawcie lajki i komentarze. Dzięki! Czy istnieje uniwersalna obroża, idealna dla każdego psa i na każdą okazję? Z mojego punktu widzenia nie ma takiej. Pomijając na razie rozmiar psa, wybór właściwego rodzaju obroży w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób Wasz pies zwykle spędza czas. Obroża dla psa, z którym idziemy na wieczorny spacer po lesie, powinna mieć inne cechy niż ta założona psu leżącemu przez pół dnia na kanapie. Dlatego też po obejrzeniu tego filmu może okazać się, że jedna obroża nie wystarczy, ale akurat z tego każdy psiarz zdaje sobie sprawę. Czym zatem kierować się, wybierając obrożę? Przede wszystkim tym, w jakich sytuacjach Twój pies będzie miał ją na sobie. Przy czym praktyczna funkcja obroży to tylko jeden z kilku ważnych parametrów, które dzisiaj prześledzimy krok po kroku. Bardzo ważny jest rodzaj obroży, bo każdy z nich ma swoje wyjątkowe cechy, z których musimy sobie zdawać sprawę. Niezależnie od materiału, obroże dzielimy na standardowe, półzaciskowe i zaciskowe. Obroże standardowe to proste taśmy, które mogą być wykonane z różnych materiałów i są zapinane na psiej szyi przy pomocy jakiegoś rodzaju sprzączki. Każdy z nas na pewno miał z nimi do czynienia. Tego typu obroże są uniwersalne i można powiedzieć neutralne w użytkowaniu. Ich prosta budowa gwarantuje nieskomplikowaną obsługę i wygodę dla psa. Dodatkowo występują one w niezliczonych wzorach i formach, więc możemy dobrać je tak, by nasz pupil prezentował się w nich jak najlepiej. Minusem jest możliwość zsunięcia się obroży, jeżeli nie dobierzemy jej w odpowiednim rozmiarze. O rozmiarach jeszcze opowiem. Teraz obroże półzaciskowe. Charakterystyczną ich cechą jest to, że nie rozpinają się do końca. To zmusza nas do wsuwania obroży przez psi łeb. Wiszą one dosyć luźno na psiej szyi, ale w momencie pociągnięcia za smycz zaciskają się i nieco ograniczają swój obwód. Nie zaciskają się jednak do końca. To jest bardzo ważny ich wyróżnik. Skoro obroża nie musi być ciasno dopasowana do szyi psa, nie będzie go uwierać, co jest szczególnie ważną cechą, gdy nasz czworonóg ma wrażliwą skórę w tych okolicach. Poza koniecznością wsuwania przez łeb, dla niektórych minusem mogą być dźwięki, które wydają półzaciskowe obroże mające elementy z łańcuszka. U psów aktywnych potrafią być głośne i są tacy, których to po prostu drażni. Na koniec obroża zaciskowa, bez ogranicznika. Może być wykonana z liny, z łańcucha, a nawet ze skóry. Najważniejsza jest jednak jej funkcja, czyli ciasne zaciskanie się na szyi po pociągnięciu za smycz. Daje to możliwość pracy nad psem, który nie jest zbyt posłuszny w trakcie spacerów. Z drugiej strony, kiedy czworonóg nie ciągnie nas podczas przechadzki, te obroże są luźne, więc dają psu swobodę. Tylko że nieumiejętne stosowanie tej obroży może być dla psa przykrym doświadczeniem, które w skrajnych sytuacjach prowadzi do problemów zdrowotnych, takich jak uszkodzenie tchawicy, krtani, a nawet tarczycy. Między innymi z tego powodu ja raczej skłaniam się do korzystania z obroży standardowych lub półzaciskowych. Mam ich całą kolekcję. Można powiedzieć, że każdy z moich psów ma po obroży na wszystkie mniej lub bardziej oficjalne sytuacje. Obroże zaciskowe stosuję raczej niechętnie, głównie dlatego, że ich koronną cechą jest, mówiąc wprost, podduszanie psa, co jest absolutnie niepotrzebne. Kiedy już zdecydowaliście, który rodzaj obroży jest odpowiedni dla Waszego pupila, musicie dobrać właściwy rozmiar, czyli długość i szerokość. Obie te cechy są w dużej mierze uzależnione od wielkości i budowy psa. O długości obroży najłatwiej zadecydować, mierząc wcześniej szyję naszego pupila. Za krótka obroża będzie sprawiała psu dyskomfort. Będzie ją też trudniej zapiąć, a sprzączka może uwierać czworonoga w szyję. Z kolei za długa obroża będzie zsuwała się z szyi, czemu wprawdzie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, robiąc dodatkowe dziurki, ale wówczas zostaje nam niepotrzebny pasek materiału. Najlepiej jest, gdy obroża jest ciut dłuższa od obwodu szyi psa, a po zapięciu można pod nią swobodnie wsunąć dwa palce. Szerokość obroży jest proporcjonalna do jej długości i zazwyczaj wynosi od 1 do nawet 6 cm.
O ile nie kupujemy obroży na wielkiego, masywnego psa, na przykład mastifa albo filigranowego yorka, lepiej celować w te średnie rozmiary. Za szeroka będzie krępować psu ruchy i może go ocierać. Za wąska z kolei będzie mu się wrzynać w skórę. Ciekawostką jest, że najbardziej specyficznych obroży wymagają harty, których długie, smukłe szyje mają bardzo delikatną skórę. Dlatego obroża dla nich musi mieć specjalną budowę. Jest szeroka na spodzie szyi i wąska na karku. Wybór materiału, z którego wykonana jest obroża, zależy głównie od celu, do jakiego ją kupujemy. A wachlarz materiałowych możliwości jest naprawdę szeroki. Począwszy od naturalnej skóry, przez skórę ekologiczną, taśmy tekstylne, materiały wodoodporne, aż po łańcuszki. Każdy z nich ma swoje indywidualne cechy, które pomogą Wam podjąć decyzję. Skóra naturalna jest wytrzymała i trudna do zniszczenia, a przy tym bardzo ładna. Jest to materiał uniwersalny, dobry zarówno na wyjątkowe okazje, jak i do codziennego użycia. Tylko jak to z materiałami naturalnymi bywa, trzeba o nią bardzo dobrze dbać. Obroże ze skóry naturalnej nie są również odporne na wilgoć i lepiej zdejmować je przed kąpielą czy spacerami w deszczu. Dodam tylko, że kolorowe, a w szczególności czerwone obroże z naturalnej skóry lubią farbować sierść jasnych psów. Obroża ze skóry ekologicznej na pewno jest dużo bardziej odporna na warunki atmosferyczne, szczególnie na wilgoć. A niektóre sztuczne skóry są bardzo delikatne, są zatem idealne dla wrażliwych psów. Ich sztuczność sprawia jednak, że przywierając do mokrej szyi psa mogą wywołać odparzenia. Mają też obniżoną trwałość, bo lubią się dość szybko przecierać. Ważnym plusem obroży ze skóry ekologicznej jest fakt, że wielu psiarzy nie akceptuje wykorzystania naturalnych skór zwierząt. To jest wybór właśnie dla nich. Najważniejszą cechą tych materiałowych taśm jest ogromny wybór tkanin i wzorów, które możemy wybrać kierując się własnym gustem. Siłą rzeczy tego typu obroże są też dużo bardziej odporne na warunki atmosferyczne. Ciekawym rozwiązaniem dla wrażliwych psów są tekstylne obroże z miękką wyściółką. Dodatkowo tego typu obroże można prać w pralce, co jest bardzo ważne ze względów higienicznych, choć konieczność częstego prania dla niektórych może być uciążliwa, no i wpływa na trwałość niektórych tkanin. Przy aktywnym, lubiącym pływać psie obroże wodoodporne to jest doskonałe rozwiązanie. Ale pamiętaj, zbyt ciasno dopasowana obroża z tworzywa sztucznego grozi odparzeniem szyi, jeżeli jest zbyt długo stosowana na wilgotnej skórze psa. Jeśli macie czworonoga lubiącego regularnie korzystać z kąpieli w trakcie spacerów, to jest opcja dla Was. Łatwo je utrzymać w czystości, a ich dodatkową zaletą jest fakt, że występują często w bardzo jaskrawych kolorach czy z odblaskiem, co zapewnia, że pies nie zniknie nam z oczu nawet wieczorem. Na koniec zostawiłam obroże z łańcucha, które mogą być eleganckim akcesorium, a niektórzy traktują je nawet jako biżuteryjny dodatek dla swojego pupila. Bywa też, że są używane do korekty niepożądanych zachowań u psa. Trzeba jednak na nie uważać, bo niektóre łańcuchowe obroże lubią wplątywać się w psią sierść. Zimą łańcuch na szyi psa gładkowłosego może spowodować odmrożenia. No i jak już wspominałam, źle stosowane zaciskowe obroże z łańcucha będą stanowiły zagrożenie dla zdrowia psa. Obroże najczęściej zapinamy na tradycyjną sprzączkę. Dokładnie taką samą, jaką znajdziemy w pasku do zegarka albo do spodni. Zaletą tego rozwiązania jest jego trwałość oraz fakt, że możemy bardzo dokładnie dopasować obroże do obwodu szyi psa. Niektóre sprzączki są bardzo ładne i ozdobne, a dzięki temu, że możemy spiąć je nieco ciaśniej, dobrze sprawdzają się u psów uciekinierów, które chętnie wyswobadzają się z obroży, by dać dyla. Ich minusem może być utrudnione zapinanie, jeżeli pies jest niespokojny i nie może usiedzieć na miejscu. Dlatego wielu wybiera obroże na zatrzask, które są bardzo łatwe w zapinaniu. Takie zapięcie przyspiesza zakładanie obroży, ale nie jest zbyt polecane dla dużych psów, które bardzo mocno ciągną podczas spacerów. Plastikowe zapięcia są zwyczajnie łamliwe, i przez to silny pies może nam się zerwać z obroży. Na szczęście są już obroże z zapięciami metalowymi. To jest zdecydowanie trwalsze rozwiązanie. Będąc w sklepie zoologicznym i wybierając obroże dla swojego psa, warto rozważyć kupno kilku bardzo praktycznych dodatków. Wprawdzie głównym zadaniem obroży jest stworzenie miejsca na psie, do którego później można przypiąć smycz. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nieco rozszerzyć jej funkcjonalność. Dobrze jest też zaopatrzyć naszego czworonoga w adresówkę, jeśli zdarza mu się nie słuchać komend i zwyczajnie zwiewać. Dzięki niej osoby, które go znajdą, będą wiedziały, do kogo należy. Lubiący technologię właściciele psów uciekinierów mogą zainwestować w lokalizatory GPS, które pozwalają na sprawdzenie w aplikacji na smartfonie dokładnego miejsca, w którym nasz pupil się przed nami ukrył. Dostępne są też różnego rodzaju obroże szkoleniowe, które służą do korekty poruszania się na smyczy. Znajdziecie nawet obroże antyszczekowe lub elektryczno-szkoleniowe.
A skoro jesteśmy przy szkoleniach, muszę dwa słowa o kolczatkach. Kolczatka to nie jest obroża i nie należy jej w ten sposób traktować. Jest to narzędzie do szkolenia psów tylko w nielicznych przypadkach i tylko wtedy, kiedy wszystkie inne metody zawiodły. Z kolczatek nie wolno korzystać na co dzień, bo sprawiają psom ból. Ten apel kieruje przede wszystkim do tych właścicieli czworonogów, którzy zamiast poświęcić czas i uwagę na szkolenie psa, używają kolczatki, by ten nie ciągnął ich na smyczy. Nie róbcie tego, to boli. Jak widać, temat psiej obroży to temat rzeka, a możliwości wyboru są praktycznie nieograniczone. Pewnie dlatego każdy psiarz ma kolekcję co najmniej kilku rodzajów obroży dla swojego pupila. Zachęcam Was do tego samego. Na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia niebawem.